Ohayo gozaimasu. Dzień dobry, dobry poranek. Tak to właśnie brzmi po japońsku, którego staram się nauczyć, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Natomiast dzisiaj, w ten ładny niedzielny poranek, po odprawieniu mszy świętej i wspaniałym japońskim śniadanku, udajemy się do Kyoto i pojedziemy pociągiem Shinkansen Kodoma. To nie jest najszybszy, tym najszybszym jeszcze pojedziemy do Hiroshimy. Dzisiaj pojedziemy tym nieco wolniejszym, który jedzie około chyba 200 km na godzinę i tylko pół godzinki. Tam będzie kolejna atrakcja, mówią, że bardzo przyjemna, więc zdam Wam we właściwym czasie relację z tego właśnie wydarzenia. Wszystkiego dobrego. Ohayo gozaimasu. Dworcu kolejowym w Tokio Shinagawa, tak się nazywa, i pojedziemy za chwileczkę pociągiem Shinkansen. Trzy typy pociągów Shinkansen, to są bardzo szybkie pociągi, ale z nich jedne są wolniejsze, a drugie trochę szybsze, a może i najszybsze na świecie. Pierwszy pociąg to się nazywa Shinkansen Kodama, czyli Echo. Drugi Shinkansen Ikari, to znaczy światło. I trzeci pociąg to typ Shinkansen Nozomi i znaczy to tyle, co nadzieja. A więc najszybszym pociągiem w Japonii jest ten, który się nazywa Nadzieja. Shinkansen Nozomi, Shinkansen Nadzieja. Nadzieja jest najszybsza. Nadzieja najszybciej dociera do człowieka, drugiego człowieka, któremu chcemy przekazać trochę światła, trochę radości, trochę optymizmu. Więc tego wszystkiego Wam w poranek niedzielny z samego Tokio Shinagawa życzę. Szczęść Boże!
No więc jesteśmy już w pociągu, moi drodzy, bo trzeba tylko tutaj poszukać miejsca odpowiednie, prawie jak w samolocie. 10C to jest moje. Ops. I to jest, moi drodzy, tu. 10C. Tak jest. Ohayo gozaimasu. Moi drodzy, jesteśmy w pociągu Shinkansen Kodama. Jedziemy z Tokio do Odawara. No i pociąg jest całkowicie interesujący i bardzo wygodny. Tutaj na przykład możemy zobaczyć sobie bardzo ładne stoliczki, bardzo wygodne, proszę bardzo. Wystarczy tylko napój sobie jakiś zamówić i można jeszcze przyjemniej spędzać ten tutaj czas. No a poza tym są bardzo mili ludzie, także spośród przewodników najlepszych na świecie pani Maja robi nam wszystkie zdjęcia. Na pamiątkę. Pani konduktorka właśnie tędy sobie przyszła. No a my jedziemy do przodu dosyć szybko. Jeszcze chyba nie widać tam żadnej prędkości, ale przypuszczam, że ona się dopiero rozwinie. Jak powiedziałem, nie jest to najszybszy pociąg. Najszybszy to jest nadzieja. A my jedziemy tylko echo. Niemniej jednak bardzo dobre echo dla wszystkich przyjaciół z Polski. Moi drodzy, wysiedliśmy już ze stacji. Moi kochani, zobaczcie, jak tu wszystko jest urządzone. Nawet pokazane jest na chodnikach, jak którędy trzeba wchodzić. Może tak to rozumiem. Proszę bardzo. Drzwi się zamykają i pociąg za chwileczkę odjeżdża, a my idziemy w swoją stronę. To znaczy, idziemy podbijać nowe tereny w Japonii. Wszystkiego dobrego!
kochani moi, kolejna część naszej dzisiejszej wycieczki związana jest z wjazdem na okoliczną górę, jedną z wielu ze wzgórz bardzo pięknych, z soczystą zielenią, rzeczywiście krzewów, kwiatów, może mniej, ale lasów, rozmaitych drzew nieprawdopodobnych. Czekamy na tą kolejeczkę, ona gdzieś tutaj się rozpoczyna, ale póki co to chciałbym wejść do sklepu zaraz naprzeciwko tego wejścia i żeby pokazać Wam, co się tutaj w tym regionie je. A je się kurze jajka, które są w sposób wyjątkowy przygotowywane. Mianowicie gotowane są w takiej wodzie, których w tych okolicach bardzo dużo, wodzie z gorących źródeł, pewnie nasyconej rozmaitymi fosforytami i siarczanami, nie mam pojęcia czym. W każdym razie efekt jest taki, że jak się takie jajko ugotuje w takiej właśnie wodzie z tutejszych źródłach, to jajko uzyskuje taki właśnie kolor. Oto są te jajeczka, które pewnie i spróbuję, no bo być tu, a nie spróbować takiego jajka, to też obciach. Przypuszczam, że nie będzie ono mi smakowało, bo sama barwa, jak widzicie, nie jest najciekawsza. No ale co tu zrobić? Trudno chwilami żyć w Japonii. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy, zobaczcie, oni potrafią zrobić prawie z niczego coś. No, mamy gotowane w roztworach jakichś mineralnych jajka, które przybierają kolor czarny. No i oczywiście w związku z tym mamy rozmaite również smakołyki, ciasteczka, również w taki sposób przygotowywane. Wyglądają smacznie, a oprócz tego jeszcze chcę pokazać, że o właśnie, rozmaite smakołyki, o! Które z całą pewnością są tutaj niezwykle atrakcyjne. No i oczywiście prawdziwe jajka czarne, kopcone czy gotowane właśnie w tym dziwnym roztworze. Kochani moi, jesteśmy aktualnie w Hakone. Tutaj, o właśnie na tym moim palcu znajduje się góra Fuji i wulkan Fuji jednocześnie. Jak widać trochę chmur, no bo dzisiaj jest taki dzień, ale mamy nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczmy jeszcze tutaj wielkie jajo, oczywiście czarne, a jakże.
No taka właśnie tutaj atrakcja, przy której stoi całkiem spora kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie przy jaju. Nie będę na to czekał. Wybieram się troszeczkę wyżej, o mniej więcej tutaj. Może się uda. Może się uda sfotografować albo sfilmować nawet te takie gorące źródła, a jednocześnie miejsca, gdzie występują wyziewy wulkaniczne. Ten wulkan jest tu cały czas żywy i czynny, nieuśpiony, no, ale monitoring jest na tyle dobry tu, że nic nam nie powinno zagrażać. Przypuszczam, że może być tutaj kłopot ze słyszeniem tego, co mówię, bo są miejsca wieczne albo mniej wieczne, jak to właśnie, przez które tutaj przechodzę. Natomiast chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy, które są takie no, ewidentne w Japonii, kiedy się tutaj przybywa po raz pierwszy. Przede wszystkim jest tu jakaś niezwykła troska o czystość. Nie ma nigdzie, kompletnie nigdzie nie ma tych koszy na śmieci. Po prostu są one nieobecne. Gdziekolwiek byśmy się spojrzeli, nigdzie nie zobaczymy żadnego koszy na śmieci. Sprawa jest dla Japończyków oczywista. Mianowicie każdy musi zadbać o swoje śmieci i wyrzucić je w miejscu właściwym. Ile wyprodukujesz śmieci, za tyle musisz zapłacić. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, no takie właśnie tutaj obrządki, trochę rytualne, trochę mniej rytualne, trochę tur pod turystykę, jakieś takie. No właśnie, trzeba tutaj zabrać taki nie wchodzą w żadne czary ani kusła, no bo warto wszystkiego doświadczyć, jak się jest w takim miejscu niezwykłym jak Japonia. Tu za mną zobaczcie takie jakieś krzewy, jakieś gałęzie wyschłe, pewnie poranione tutejszymi gazami albo i to siarkowymi jakimiś wodami. Tam do góry pewnie wejść nie można, tu jest brama. Mówię, że jest dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale tak to, moi drodzy, wygląda. Inna rzecz, która jest bardzo interesująca tu i naprawdę taka widoczna na każdym kroku praktycznie, to jest to, moi drodzy, że Japończycy są ludźmi, wszyscy są ludźmi, którzy rzeczywiście przejmują się tym, co robią. W tym sensie, że no naprawdę, jeżeli ktoś jest kucharzem czy kucharką, jeżeli jest kierowcą, jeżeli kieruje ruchem, jeżeli jest dyrektorem, jeżeli jest kimkolwiek, jakikolwiek zawód uprawiający, to naprawdę widać, że oni wkładają w tą swoją pracę całe swoje serce. Oni są dumni z tego, co robią, cokolwiek oni robią, oni są dumni z tego, co robią i starają się to robić najlepiej, jak to możliwe po prostu. I pierwszą sprawą, która jest wdzięcznością za ich pracę, to jest szacunek ze strony innych, docenienie tego, że ktoś coś dobrze zrobił, że dobrze ustawił samochód, bo tych takich ludzi, którzy tu kierują tym ruchem i informują, gdzie należy zaparkować, jest całkiem sporo. Wszyscy oczywiście właściwie wyposażeni, właściwy sprzęt taki na noc, na dzień. Lampki, nie lampki, rękawiczki oczywiście obowiązkowe. No to jest coś niesamowitego, że ci ludzie naprawdę przejmują się swoją pracą bardzo. A tutaj zobaczcie, teraz troszeczkę lepiej widoczne inne takie miejsca wyziewu, kolejka linowa gdzieś tam nad tymi dymami też jedzie.
tutaj, korzystając z czasu wolnego, w Hakone. Moi drodzy, ten pan, który jest Japończykiem, jest bardzo świetnym tutaj operatorem tego miejsca i on ma takie urządzenie, o, właśnie, które mu pozwala skomunikować się z każdym, nawet z Polakiem. No, mówi się albo po polsku do tego urządzenia, albo po angielsku na przykład, a on sobie naciśnie i już to słyszy po japońsku. Więc powiedziałem mu kilka rzeczy o wojnie z Ukrainą, o uchodźcach i tak dalej. Bardzo chwalił Polskę za to, żeśmy przyjęli tak wielu Ukraińców do nas. Wszystkiego dobrego, prawie że z góry Fuji.